Dopadłam mojego męża, bo patrzcie, jaką fajną rzecz dostaliśmy od naszych znajomych z Katowic. Lew. Pozdrawiamy gorąco Mariusza i Lindę. Ła, gibnął mi się lew. I nasz lew po prostu idealnie nam się wkomponuje w miejsce na naszych drzwiach. Norbert trochę narzeka, że trzeba przywierdzić dziurki, no ale jakbyśmy kupili drzwi z kołatką, a miały takie być, to i tak byłyby dziurki. Prosto? Pasuje? Pasuje? W poziomicy prosto. No to... Ile jest od śrubki do śrubki na lwie? Pokaż. Proszę. La 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 la. 7,5. Nie, więcej. 7 i... Od środka do środka 7 i... Kurwa, to muszę bardzo dokładnie zrobić. Może zrobię... A tutaj mamy ile? Dobra, nie przeszkadzamy, bo będzie gryzł. Zostaw, a jest... Jak panie Norbercie, zadowolony? Zadowolony. Można teraz tutaj wziąć jakiś sznurek i właśnie przywiązać, żeby za daleko się od domu nie oddalało. Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie. Nie da się ukryć, że mieszkamy tutaj już pół roku i chyba przyszedł taki czas na podsumowania. No wiecie, że na zewnątrz to jeszcze działamy, mamy kupę roboty i generalnie jeszcze nas za bardzo na zewnątrz nie widać, no ale jak już tu mieszkamy, no to musieliśmy jakoś tą przestrzeń sobie, wiecie, tak oswoić, więc dzisiaj jest takie podsumowanie, co nam wyszło, co jeszcze nie do końca, nad czym musimy popracować i jak generalnie teraz wygląda nowy stary dom. Także zapraszam was serdecznie na taki tour po naszym domu. Zaczniemy może od tego, co jest po prostu moim taką wisienką na torcie, z czego jestem mega zadowolona, bo chodzi o sofy, z którymi mieliśmy z Norbertem małą walkę. A tak to wygląda. Ale porządnie to wygląda. No, porządnie. Okej, okay, no i dotarła do nas druga kanapa, mniejsza, nierozkładana, ale już będę mogła z czystym sumieniem pokazać wam, jak będzie wyglądał nasz pokój dzienny. Okej, okay. Tak to wygląda i już wam mówię, jaki tutaj był mały zgrzyt między nami. Znaczy Norbert chciał wstawić tutaj skórzaną kanapę czarną, którą mieliśmy w starym domu, która absolutnie była genialna i przy naszej trójce dzieci była świetna, ale mi to po prostu nie pasowała. I to jest rzecz, nad którą się bardzo uparłam i nie żałuję, bo wygląda fajnie. Znalazłam generalnie, byliśmy obydwoje zdecydowani na Chesterfieldy, to jest właśnie ten kształt. Natomiast ja chciałam tkaninę i znalazłam taką super polską firmę. Podlinkuję wam namiary do ich strony.
I możecie dostać próbki materiału wcześniej, możecie sobie wybrać opcje. Opcji jest dużo i nam też bardzo zależało na tym, żeby jedna z tych sob była rozkładana. Mogły być rozkładane obydwie, co ciekawe, nawet ta malutka. Natomiast jak tak rzucicie okiem, wydaje mi się, że nie widać, że ta duża sofa jest rozkładana, co też moim zdaniem jest świetne, bo wiecie, to jest opcja taka, jak ktoś przyjedzie, może się przespać, ale to nie robi wam z tego dużego pokoju, z tego pokoju dziennego sypialni. Jestem bardzo zadowolona, materiał jest fajny, wszystko wyszło naprawdę, naprawdę super. Kontakt ze sprzedawcą, cała obsługa, przewóz, super. Także to jest rzecz, z której jestem dumna, bo jak wiecie, kuchnię chciałam mieć białą i jakby odpuściłam Norbertowi i jest drewniana, co było naprawdę chyba jedną z lepszych decyzji. Także tu się uparłam, jestem mega zadowolona i tu odpuściłam i jestem jeszcze bardziej zadowolona. Jeżeli chodzi o stolik, były dwie opcje. Myśleliśmy o czymś nowoczesnym, żeby wiecie, przełamać trochę to wnętrze, ale jednak stwierdziliśmy, kurczę, no gdzie jak nie tutaj ma być właśnie taki stary, oneksowy, rzeźbiony stolik. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy i myślę, że fajnie się sprawdza. Także zapraszam wam do naszej kuchni. Kuchnia to jest kolejne pomieszczenie, do którego niestety albo stety nie mogę się przyczepić, bo jest funkcjonalna wyspa. Wiem, że nie wszyscy byli zwolennikami tej wyspy. Bardziej widzieliby tutaj stół. Natomiast jest to mega fajne rozwiązanie, bo po pierwsze duży blat roboczy. Sprawdza się przy wszelakich pracach. Można zjeść tutaj śniadanie. Zdecydowaliśmy się jednak na takie drewniane hokery, no przede wszystkim ze względu na funkcjonalność i nasze dzieciaki, które, no wiecie jak dzieci. My wyznajemy generalnie zasadę brudne dziecko, szczęśliwe dziecko, więc tapicerowane hokery byłyby tu niezbyt żywotne, że tak powiem. Nie mamy górnych szafek. Nie jest to absolutnie żaden problem. Mamy wciąż co po niektóre puste szafki. No i nasza spiżarnia też ekstra opcja. Jeżeli ktoś buduje dom od zera i zastanawia się, czy spiżarnię, która jest w projekcie, zostawić, czy może wciągnąć ją do kuchni, to polecam gorąco zostawić sobie nawet takie półotwarte albo całkiem zamknięte pomieszczenie, bo to jest rzecz, gdzie możecie wszystko wrzucić, możecie się tam ogarnąć, a tą przestrzeń kuchenną mieć wciąż fajną. Dużo osób też zastanawiało się, czy ta cegła zamiast tego backsplashu jest dobrym rozwiązaniem, ale to może więcej wam Norbert o tym powie. Okej, bo pytaliście o tą cegłę. Więc tak, na tą chwilę ta cegła sprawdza się bardzo dobrze. My testowaliśmy kilka rozwiązań, czym malować taką cegłę. Malowaliśmy olejem do klinkieru. Słyszałem o tym, że niektórzy malowali olejem jadalnym. Nie wydaje mi się to dobre rozwiązanie. Czym my teraz te cegły malujemy? Malujemy akrylowym lakierem do drewna, a lakierem do wnętrz. Żeby trochę wyciągnąć kolor z tej naszej cegły, to malujemy to takim lakierem wodorozpuszczalnym, akrylowym. Zresztą tym samym, którym malowaliśmy drzwi. Akurat to jest lakma chyba. Lakier do drewna. I też nadaje się do cegły. Tak, można sobie kupić taki dedykowany do tego, żeby na takie pokrycia się sprawdził. Aczkolwiek tutaj to najpierw zrobiliśmy próbę, sprawdziliśmy. Taki wodny lakier jak najbardziej się tutaj też sprawdza, więc malujemy tym, bo efekt nam się po prostu podoba. Pokażę wam, jak to wygląda na klatce schodowej, bo tam już jest pomalowane i wyschnięte i można zobaczyć. Tak wygląda to na klatce schodowej. Ten kolor jest taki bardziej żywy. No i też fugi tak się nie będą sypały bardzo. Chociaż powiem szczerze, że po gruntowaniu też było ok. Ale takiego koloru to nie wyciągnęliśmy zwykłym gruntem. Chodzi o to, żeby to nie był lakier toksyczny, żeby to był taki lakier, którego opary nie będą wam szkodzić.
I powiem wam, że z kilkoma fachowcami, którzy też malowali cegłę, rozmawiałem i wiem, że to jest sprawdzona metoda, którą nie tylko my stosujemy, czyli akrylowy lakier do drewna. Tak, on się sprawdza. Testowaliśmy inne rozwiązania dedykowane do tego, do cegły, które są droższe i niekoniecznie lepiej się sprawdzają. Nam się to sprawdza, testowaliśmy to kilka razy. Jednej rzeczy, której tu jeszcze nie mamy, a która ma być, to jest szyba, która tutaj ma się znaleźć. No i jeszcze nie, jeszcze się nie doczekało. Jeszcze nie ma, ale deski sobie radzą. Ale spójrzcie, widzicie, ta płyta jest cały czas używana. To nie jest tak, że ja w ogóle nic nie gotuję i absolutnie nie widać. Tak, jest ten cokół z tego kamienia, natomiast na cegle nie widać praktycznie nic. Oczywiście ta szyba po tamtej stronie się znajdzie, więc to na pewno będzie. Natomiast tak jak mówię, na tą chwilę na tej cegle nie widać prawie nic. Także lakier się jak najbardziej sprawdza. Lakier się sprawdza. Teraz następnych kilka rzeczy, które chcieliśmy wam powiedzieć, co się nam sprawdziło, co się nam nie sprawdziło. Więc tak, co nam się na pewno sprawdziło? Sprawdziły nam się... Teraz nie będę świecić. Sprawdziły nam się lampki na fotokomórkę. Zaświeciłem ją teraz ręką, bo jest zbyt widno, więc one się nie zaświecają. Natomiast wiecie co, tutaj mamy cztery poziomy, czyli piwnice, parter, pierwsze piętro i poddasze. I w momencie, kiedy wszystko sterowalibyśmy tymi przyciskami, mielibyśmy ogromny problem zapamiętać, gdzie te przyciski są. Te światła byłyby wiecznie niepogaszone, więc zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie, w zasadzie jak jest często stosowane w budynkach wielorodzinnych, czyli fotokomórki, które mają, które raz, że wyczuwają, kiedy jest ciemno, a dwa mają czujniki ruchu, więc... Przy dzieciach to też jest świetne, świetne rozwiązanie. Tak. Wiecie, dziecko wychodzi ze swojego pokoju, już mu się to światło zaświeca. Nie maca, nie tyka, nie szuka tego przełącznika, tylko to światło się od razu zaświeca. Tak, nie maca i nie tyka to jest dobre, chociaż na cegle to nie jest aż takie. No właśnie, następna rzecz, ta cegła na klatce schodowej, słuchajcie, idealne rozwiązanie. Mieszkamy tu pół roku, już raz było malowane. I znowu się nadaje. I znowu trzeba malować, oczywiście. Wiadomo, o co chodzi. Chodzi o te małe łapki na wysokości gdzieś tu pół metra, czyli chodzi głównie o łapki Kasi, która ma 3,5 roku. No wiecie, jak macie takie dziecko, to wiecie, jak ciężko jest takiemu trzylatkowi wytłumaczyć, żeby nie dotykał łapkami białej ściany, tak? No praktycznie, niewykonalne. Nie mamy jeszcze domofonu. Tu mamy przygotowaną jakby całą złączkę, oczywiście ona nie jest pod napięciem. Wszystkie przewody są tutaj wyprowadzone. W momencie, kiedy zamontujemy bramę, zamontujemy też domofon i resztę tych rzeczy. Czyli tak, na pewno super się sprawdziły fotokomórki, super się sprawdziła cegła na ścianie. Okej, jeszcze jedna rzecz, która nam się bardzo sprawdziła, to jest ten nasz kominek tutaj. No wiadomo, jakie są ceny energii w tym momencie. My dzięki Bogu żadnego dofinansowania nie dostaliśmy, więc nie musieliśmy żadnego oświadczenia składać, że takiego kominka nie używamy i nie będziemy używać, bo nie dostaliśmy żadnych pieniążków na ten cel, a składaliśmy, niestety nie dostaliśmy. Może i na plus teraz nam to wyjdzie, bo kominek mamy, a też suchego drewna na działce mamy ogrom. Tak, to jest taka moda, zbieranie chrustu na zimę. Zbieranie chrustu na zimę, jakby rządzący to bardzo mocno reklamują. My akurat mamy chrustu i grubszego materiału na naszej działce ogrom, więc sobie pewnie go dosuszymy i wykorzystamy tutaj w tym oto kominku. Kominek jest super. W momencie, kiedy są takie chłodne okresy albo taki przejściowy, że wiecie, już jest, wchodzicie do domu, jest tu jeszcze chłodno, to ten kominek się mega sprawdza. Jeszcze jedna rzecz i uwaga do ludzi, którzy w momencie, kiedy kupowaliśmy ten dom, bardzo wiele osób mówiło nam, że tego domu się nie da ogrzać. Słuchajcie, daliśmy radę go ogrzać w zimę. Ta zima nam wyszła wyjątkowo drogo, bo koszt ogrzewania wyszedł nam ponad 10 tysięcy, ale wynika to z tego, że 60-70% domu mieliśmy nieocieplonego. Ale już wam powiem, że
jest on też super latem, bo po za rok pewnie wam opowiemy, jaka jest różnica między domem ocieplonym a nieocieplonym i zobaczymy, o ile nam spadną rachunki w momencie, kiedy ta termomodernizacja będzie wykonana w całości. Natomiast na pewno na ogromny plus w tym domu jest to, że tak jak dzisiaj mamy na dworze 30 stopni, mury tu są grube, pod spodem są piwnice i w domu jest naprawdę przyjemnie. Tutaj na parterze mamy gdzieś w granicach, na dworze mamy 30, na zewnątrz mamy 30, tutaj mamy gdzieś 22-23. Natomiast na naszym poddaszu mamy gdzieś w granicach 24-25 stopni, więc na razie jest całkiem znośnie. Jak to będzie wyglądać w momencie, kiedy przez tydzień czy półtora będzie 35, to się okaże. Na razie ta sypialnia na poddaszu nam się sprawdza. Co nam się nie sprawdza? Wiecie co, zastanawialiśmy się z dłuższą chwilę, co nam się nie sprawdza. Na pewno mamy, ciężko jest nam powiedzieć, co już nam się nie sprawdza. Na pewno wiemy, co mamy jeszcze do poprawki, z czym mamy problemy. Więc tak, na pewno ta instalacja domofonowa. Największy problem w ogóle, jaki mieliśmy do tej pory, to był z centralnym ogrzewaniem. A dokładniej z tym, że nie przewidzieliśmy tego, że w Sławkowie jest bardzo twarda woda. W wodociągach ogólnie jest mega twarda woda, to znaczy w tej skali twardości ona jest jakby na pograniczu. I przez to, że woda jest bardzo twarda, a piece Aristona, ten, który my mamy, są bardzo nieodporne na twardą wodę, bez przerwy mieliśmy problem taki, że instalacja centralnego ogrzewania nam się zapychała. To znaczy w piecu gromadziła się tak duża ilość kamienia, że mieliśmy z tym ogromne problemy. Musieliśmy zamontować uzdatniacz, bo te filtry, które montowaliśmy kiedyś, nie wystarczały. Po tym montażu tego uzdatniacza jest lepiej. Zobaczymy, jak sytuacja się potoczy tak naprawdę w kolejnym sezonie grzewczym i czy ten uzdatniacz wystarczy. Natomiast na pewno z tym mieliśmy największy problem do tej pory. Następne takie rzeczy, które musimy sobie z nimi poradzić, to jest ta instalacja domofonowa i brama. I mamy problem, wiecie co, do tej pory z dwiema rzeczami. Tutaj w tym przedpokoju nie mamy. Nadal mamy ogromny problem, żeby tutaj zamontować jakieś siedzisko. A tu ma być szafka. I wiecie co, główny problem jest taki, że tu jest 95 cm i tu jest 95 cm. No chcemy starą drewnianą. A wszystkie praktycznie meble, które są dostępne, to są około metra. No bo chcemy stare. No. Chcemy stare. Nie chcemy tutaj nowej szafy zabudowanej, dlatego że ona nam, może bardziej mi, ja tu bardziej w tym temacie marudzę, nie pasuje nam nowa szafa zabudowana, w sensie mi nie pasuje jakby do charakteru całego domu, więc usilnie szukamy czegoś stylizowanego. Także jakbyście słyszeli o jakiejś fajnej, starej, drewnianej szafie do 95, to dokładnie. I są takie, bo już chyba dwa razy nam umknęły przed nosa, więc można dostać, tylko no jest ciężej, bo to jest co najmniej 110 zazwyczaj. Z rzeczy, które skończyliśmy, to też zamontowaliśmy w końcu szybę, czy drzwi, a może coś innego w naszym prysznicu. I tutaj posłuchałam waszej rady i skończyło się na takim rozwiązaniu. Okej, jesteśmy właśnie w naszej parterowej łazience, gdzie w końcu nareszcie pojawi się jakieś przysłonięcie tego prysznica i będzie można z niego korzystać. Tak jak wam kiedyś mówiłam, ja jestem generalnie bardzo otwarta na to, co piszecie i stwierdziłam, że a cóż, warto spróbować, damy tutaj zasłonkę tekstylną. Nie chciałam takiej, wiecie, chamskiej, plastikowej, ale za to znalazłam bardzo fajną taką materiałową, już wam zaraz wszystko pokażę. A może nie, pokażę wam, jak będzie wszystko gotowe. Generalnie wydaje mi się, że warto spróbować, bo będzie pasowało do klimatu tego parteru. Okej, jednak wam pokażę, żeby nie było. Kupiłam taką, powiem wam, że trochę się martwię i wam zrecenzuję, jak w ogóle się z tego korzysta. To jest taki materiał, jak widzicie, tego opakowania. To jest poliester z lnem. To w ogóle nie wygląda jak taka typowa prysznicowa zasłonka, bardziej właśnie jak taka zwykła zasłona w okno. Tu mamy naszą rurkę teleskopową. No, na razie kupiłam takie zwykłe, podstawowe, plastikowe, przeźroczyste haczyki do tego, aczkolwiek widziałam na AliExpressie takie fajne metalowe w kolorze złota na takich kuleczkach. No ale to wiecie, pierwsze zamówi, czekać parę miesięcy, aż to przyjdzie. No i kupinka, ale dobra, bierzemy się do roboty, zaraz pokazuję wam efekty.
Ta-dam! Tak myśleliśmy z Norbertem. Co to? Drzwi, szyba, szyba, drzwi. Napisaliście do nas, że może pomyśleć właśnie o czymś takim bardziej w charakterze i zamontowałam tutaj taką zwykłą zasłonkę. Co prawda, materiał jest mega fajny, nie wygląda to jak taki chamski, wiecie, plastik, a świetnie się sprawdza, bo testowałam, żeby nie było. Norbert bardzo dobrze zrobił ten spadek, więc nic się nie wylewa, ta zasłonka jak najbardziej spełnia swoją funkcję. Biorąc pod uwagę, że no to jest taka gościnna łazienka i za często nikt nie będzie brał tutaj prysznica, to powiem szczerze, że spokojnie można tutaj codziennie nawet z niego korzystać, bo to po prostu działa. Jest tanie, można szybko wymienić i wygląda, wydaje mi się, estetycznie, pasuje do całości. No i nasza chińska bateria, która ma śmieszne kurki, bo do środka obydwie jak zakręcacie jakby do siebie, się zakręcają, a na zewnątrz się wodaleje. Także trzeba się tego nauczyć, bo już tutaj mieliśmy przypadki mocnego zdziwienia, jak to w ogóle się używa. No ale to chińskie rzeczy mają taką specyfikę. Okej, okay, to chyba na dzisiaj to tyle. Wiecie co, dajcie nam znać, co wam się sprawdziło u was w waszych domach. Też żeby dla tych, którzy są w trakcie budowy, remontu, żeby mogli wiedzieć, z jakich rozwiązań warto skorzystać. A co, lepiej odpuścić, bo no też tak często bywa. Bo wiecie, to czasem jest tak, że my też tak mieliśmy nieraz, że tak jak ta biała kuchnia Basi, nie? Coś wizualnie mega, mega wam się podoba, a potem okazuje się, że w praktyce w ogóle się nie sprawdza. Więc może, nie wiem, może wy macie takie spostrzeżenia, tak. co warto zrobić, co nie warto. A nad czym lepiej się zastanowić. Ja kiedyś chciałam mieć taki podfiler, wiecie, taki kranik przy garnkach, ale biorąc pod uwagę, ile ja gotuję, to nie byłoby sensowne. Piszcie, dajcie znać. No niech po prostu innym, którzy są w trakcie takich prac, będzie łatwiej. No, to żegnamy się z wami. Żegnamy się. Do następnego. Zobaczymy. Pa!